Witam serdecznie, Matias 1 z tej strony. Więc tak, udało się zainstalować doświetlanie zakrętów, światła do jazdy w dzień i miękkie kierunkowskazy. Dwa moduły firmy Leopard. Lampa mniej więcej wygląda w ten sposób. Teraz świecą światła do jazdy w dzień. Dosyć mocno. Jest ok, są widoczne. Film mi oddaje tego ujęcia faktycznie. I teraz tak, gdy włączymy sobie światła do jazdy, powiedzmy, światła krótkie, one oczywiście gasną. Ja spróbuję z czegoś zrobić podstawkę tylko pod telefon, żebyście widzieli działanie tego. Nie, czy uda mi się tak. O, może w ten sposób. Zobaczcie, zobaczcie teraz. Widać kierunkowskaz. Czy to będzie widoczne? I te światła się zapaliły i tam pójdę go wyłączyć. Niestety dzisiaj bez żony, która byłaby ewentualnym operatorem. I teraz jak wyłączę ten kierunkowskaz, możecie to sobie fajnie zaobserwować, jak to się elegancko gasi. Także jest przeciwmgielne, jest światło do jazdy w dzień, jest doświetlanie zakrętów. Teraz jeżeli włączymy przeciwmgielny sobie, o tak. Tak wyglądają przeciwmgielne teraz. Świeci się środek. Poświata tą, którą widzicie tutaj, ona teraz nie jest uruchomiona. Ona po prostu świeci poprzez tą środkową LEDę. Także przeciwmgielne działają. Możecie sobie zobaczyć miękki kierunkowskaz od razu. Zobaczcie. Raz dotykam manetki tylko. Nie wiem, czy to ujmę akurat. Tak, żeby manetkę i kierunkowskaz. O. Raz dotknąłem. Trzy razy migło. Jeszcze raz. Za słabo. Nie musi być cały czas włączany, prawda? Tylko. No dzisiaj go dopiero podłączyłem, więc nie mam wyczucia jeszcze w tej manetce. No i też inaczej jak się siedzi za kierownicą, a inaczej jak się go dotyka tylko. O. Także miękkie kierunki, światła do jazdy w dzień. Wszystko elegancko działa, lampy założone. Ktoś jeszcze na forum Clio pytał się mnie, jak wyglądają szpary wyglądają przy halogenach. Mocowanie robiłem sam, no ale zobaczcie, no wygląda praktycznie to w oryginale. Ja specjalnie silnik włączyłem, żeby te światła do jazdy w dzień zgasły, bo tak nie mogłem wam lepszego ujęcia zrobić. Także naprawdę, kurczę, no wchodzi idealnie po prostu w lukę, nie ma żadnych szczelin, dziur, takiego chamskiego wykonania. Drugi to samo, także naprawdę elegancko to, słuchajcie, wygląda, no po prostu jak z fabryki. Instalacja ładnie pociągnięta na oryginalnych złączach. Część złączy z Volkswagena wykorzystanych, hermetycznych. Wiązka leci w peszlach. I teraz co jeszcze ten moduł ciekawego Leoparda ma? Ja tutaj mam jeszcze wiązkę kabli, które są niepodłączone. Tu jest jeszcze jeden biały schowany. I teraz zobaczcie, ja chcę sobie podłączyć coś takiego. Jeżeli ktoś będzie dojeżdżał do auta, na przykład zbliżał się, albo ktoś podejdzie i stanie chwilę dłużej, są takie czujniki mikrofalowe, które badają wnętrze pojazdu z zewnątrz i wewnątrz auta. Jeżeli będzie badał z zewnątrz,
żeby nie wyła syrena, bo to oczywiście sąsiadów nieraz bardzo denerwuje. O. Widzicie, co się dzieje teraz? Ja może nie wiem, czy to ujmę, bo muszę kable trzymać. Chociaż nie, jest długi ten kabel. O. Będzie dawał samochód znać, żeby po prostu potencjalny intruz, czy ewentualnie ktoś, kto będzie cofał do samochodu, po prostu uważał lub oddalił się od pojazdu. Ach, pracowity dzień. Z mojej strony to wszystko. Pozdrawiam, Matias 1.